wiecie, kto te firmy kontroluje? Kto bada tam jakość powietrza? Nikt. Więc proszę Państwa, jeżeli wybierzecie się w okolicy na wycieczkę, to nagle zobaczycie, że na drodze, która kiedyś była uczęszczana, w tej chwili prowadzi przez las, jest wysypisko śmieci, że zatruwane są źródła Bobrka, że zatruwane są wody gruntowe. Przecież za kilka lat tutaj nie da się żyć. I za to wszystko mamy jeszcze płacić. No bo oni nic nie robią, tylko blokowiska głosują na podradze. Tak. Ale nami też sypie. Proszę Państwa, prezydent na spotkaniu z mieszkańcami w 2013 roku powiedział w październiku, że my nie poniesiemy z tego tytułu, że będziemy mieć tą nową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną żadnych opłat. Może pan skomentować to przemówienie? Ale jakie przemówienie? No to się, no. Po prostu to, co się dzieje w tym mieście, niby mamy dobrego prezydenta. Sam mieszka w Strzemieszycach, pan podraża, a nie dba o Strzemieszyce w ogóle. Przecież kanalizacja została zrobiona z funduszy unijnych, to dlaczego my mamy płacić? Oni sobie ustalają sami, mieli ścieżkę rowerową zrobić, nie ma ścieżki rowerowej zrobić. Niech pan zobaczy, jak ta kanalizacja i ten trotuar został wykonany. Jest beznadziejnie zrobione. Chcieliśmy się odłączyć jako Strzemieszyce od Dąbrowy, dlaczego nas nie chcą puścić? I kto wybrał pana prezydenta? Pan prezydent. Dumnie brzmi, żeby coś dali dla ludzi, a oni no potrafią brać od tych ludzi. Dlaczego od siebie nie wezmą? Cenzura w telewizji, jaka jest? Gorsza niż za komuny, bo pan jeszcze czasów komunistycznych nie pamięta. Ja pamiętam. Jest gorsza cenzura w telewizji niż była. Czego nie wolno pokazywać teraz w telewizji? No, prawdy. Nie pokazuje się prawdy. Ja pracuję bardzo często na noc, wie pan, i widzę koksownia, huta, Katowice, jak właśnie te dymy puszcza. Filtry są uwaniane i wszystko leci. Pył dali, ten brokat się pokazał. Huta, Katowice, koksownia puszcza. DSS, co jest z tyłu, tak samo. Jak można stuczkę szklaną, robię przy tym, trzymać na otwartym powietrzu? Czy to wszystko przyjdzie o taki wiatr, jak jest teraz, to po całych Strzemieszycach to leci. No. Ale szok, co wywołali? Ulica Boczna, z daleka i nagle... Tak, 200 razy przekroczony poziom metali ciężkich w powietrzu. No skąd to do cholery? I co się okazało? W tym czasie były roboty drogowe. Tam była robiona nowa droga. Odpad pokutniczy, zawierający całą tablicę Mendelejewa podsypa, ale prawdopodobnie wszędzie to ma. Tak. Kochani, jeśli się będziemy próbować przychodzić na spotkania, pikiety, osiągniemy sukces. Tak. Ale jak pieniądze przejedziemy, to po prostu przepraszam, ja się wspieram, bo mi gardło wysiada. No to... I płacicie jak za to. O której wyjazd? Słuchajcie, nie wiem. Także dobrze było, że pieniądze nie z wyborczego przysłał. Zobaczymy, jak to będzie. Pani, no widzi pani, skoro ludzie nie protestują, plakat wyborczy. Garstka ludzi. I samochód. Większość, ale część jeszcze z tych petycji będzie podpisywana i dopiero wtedy... Także ja już gonię jeszcze jakieś drobne... Pojadą, Ja wiem. Podraża tam ma poniżej plecy 30-40 km. Ludzie się dali nabierać na te koncerty, na festyny, na to. To też jest potrzebne, ale nie za taką cenę. Nie za cenę życia i zdrowia. Jak już powiedziałam, jeśli się nie wywalczymy zmian, to nasze wnuki będą przeklinać dziadków, bo będą chore, to nie będzie. Nie robiliście nic. Tak, się pustynia. Tak, zrobi się pustynia. Ładnie pomalowana z kolorowymi chodnikami, ale miejsce, w którym nie da się zatrzymać. Ale stolic łapają w bańsku. Ale słuchajcie, nie, inaczej. Filmują? No nie, no zobaczymy, co to będzie. Najwyżej przyjdziemy z większą siłą. Spokój. Już. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za przybycie. No cześć. Nie zapomnę i to o to też będziemy. Z jakiej prawdy? Do mojego samochodu.